Szanowni Państwo, w końcu ktoś się na nas poznał, bo tak dawno już oklasków żadnych nie widzieliśmy. Szanowni Państwo, jak ja się cieszę, jak my się cieszymy, że znowu Państwo są. Teraz nie wiem, czy zauważyliście Państwo, ale co dwa tygodnie już robimy w tej chwili imprezy. Staramy się. Proszę nie strzelać. Proszę Państwa, dzisiaj Andrzej Hulewicz, mój szanowny wspólnik, tu zaraz powie coś, ale ja chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać dzisiaj wszystkich Państwa. Nie widzieliśmy się raptem dwa tygodnie z większością, chociaż nie, ten ostatni wieczór to był taki poetycki i było tylko 200, chyba 20 osób, ale to też nieźle. Mamy jednego honorowego gościa, który już kilka razy u nas był, bywał na tych koncertach, nawet tutaj występował na scenie, dzisiaj też wystąpi, ale my szczycimy się nim, bo jest to postać bardzo związana, chyba najbardziej w Polsce związana z operą. Pan dyrektor wszystkich chyba polskich teatrów operowych, pan dyrektor Sławomir Pietras, który... który wystąpi tutaj też, żeby Państwu przybliżyć troszeczkę operę po przerwie, bo do tych wiadomości trzeba łyknąć trochę wina. Na przerwie łykniecie Państwo. Proszę bardzo, Andrzeju. Tutaj padło słowo honorowy. Ja zawsze tutaj występując przynoszę jakieś takie wieści z naszego życia mazurkasowego, że tak powiem. I chciałem Państwa powiadomić znowu o wspaniałej sprawie, z której jesteśmy bardzo z Andrzejem dumni, bo zostaliśmy chyba jakieś 3-4 tygodnie temu honorowymi obywatelami Ożarowa Mazowieckiego, za co jesteśmy bardzo wdzięczni przede wszystkim mieszkańcom Ożarowa, no ale oczywiście władzom. Mamy legitymację, już nie pamiętam, numer 2 i 3, także jest to niebywałe wyróżnienie, z czego się bardzo cieszymy, bo tutaj rzeczywiście nawet te nasze wieczory, te już prawie 50 razy Forum Humanum, jest to rzecz niebywała moim zdaniem, ale w życiu też tutaj mieszkańców odgrywają dużą rolę. Tutaj pozdrawiam ze sceny wszystkich mieszkańców, którzy dzisiaj też są, ale już tak się wtopiły i rzeczywiście otrzymanie tego tytułu sprawiło nam dużą przyjemność, bo robimy to charytatywnie. I jak jest to dostrzeżone, to przyjemnie jest, jak ktoś właśnie w jakiś taki sposób upodmiotowi tą naszą działalność. Tutaj szczególnie mój wspaniały wspólnik jest autorem tego wszystkiego. Ja to tak troszeczkę na przyczepkę, ale razem tworzymy to dzieło Forum Humanum i fajnie, że burmistrz i władze Ożarowa to dostrzegły, także przekazuję tą wiadomość, bo po prostu jest miła. A tak to życie płynie, są wakacje, cieszymy się, że mimo tego wakacyjnego czasu są Państwo z nami, także nie będę zabierał czasu i po prostu jako honorowi obywatele miasta Ożarowa życzymy Państwu miłego wieczoru. Ja też się dołożę do tych podziękowań, proszę Państwa, bo mi nieprawdopodobnie było miło, bo przecież to jest nagroda bardzo ważna. Nie tylko dlatego, że będę mógł komunikacją ożarowską za darmo podróżować, ale nie, broń Boże, nie kpię z tego. Bardzo mi to zagrało w duszy i jest to z pewnością wniosek postawiony przez Państwa, przez odbiorców. Jesteśmy też wdzięczni Radzie Narodowej i władzom miasta, ale na pewno jest to echo Państwa wdzięczności. Bardzo dziękujemy. Będziemy robili co możemy, a takich wariatów już nie ma za dużo. Proszę Państwa, także dzisiaj
Naszemu wieczorowi towarzyszy kilka wystaw plastycznych, bo jest jedna zbiorowa, dopiero dzisiaj zainaugurowana, i powtórka, taki finisaż wystawy, która się tu odbyła z okazji wieczoru. Kuba, wyspa jak wulkan gorąca. Tam jest jeszcze chyba 7 czy 8 dzieł naszego już poznanego tu na estradzie kubańskiego artysty. Zapraszam panią Tore Janinę, która kilka słów powie o tej dzisiejszej wystawie zbiorowej. Witam państwa bardzo serdecznie. No cóż, pan prezes tak przyspieszył organizację tych imprez kulturalnych, nie da wytchnienia. 2 tygodnie temu byłam tutaj na Forum Humanum i wpadłam na pomysł, że nie jestem w stanie zorganizować monograficznej wystawy i filmu, bo to wymaga dużo pracy i czasu. W związku z tym rzuciłam hasło wśród malarzy tutejszych, przede wszystkim warszawskich, żeby przygotowali jakieś obrazy na temat teatru i lata. Dlaczego teatru? Otóż ten pomysł wystawy o teatrze chodzi mi już wiele lat po głowie i rzuciłam to hasło 9 lat temu, żeby malarze coś namalowali na temat teatru. I właściwie tylko jeden malarz, Artur Haciej, odpowiedział na moje hasło i namalował 7 prac. I te prace 9 lat leżały w moim domu. I pomyślałam, że wreszcie muszę go pokazać, bo to jest nieuczciwe wobec tego autora. I jeszcze jedna autorka, Hanna Styczyńska, tym razem dołożyła jeden obraz do tej wystawy o teatrze. Proszę państwa, Artur Haciej przedstawił w tych swoich 7 pracach przede wszystkim polski teatr awangardowy, który już właściwie 3. pokolenie tworzy w Polsce. Pierwsze pokolenie Tadeusz Kantor, Józef Szajna i Erwin Akser. To jest to pierwsze pokolenie, które było urodzone jeszcze w czasach prawie że I wojny światowej. Potem następne pokolenie, Jerzy Grotowski, Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki, Konrad Świnarski, Zygmunt Hibner. No i 3. pokolenie, Krystian Lupa, Krzysztof Werlikowski, Grzegorz Jarzyna, Jan Klata. Proszę państwa, nie będę tu się wymądrzać na temat tego teatru, który nazywamy teatrem symbolicznym, teatrem wyobraźni lub teatrem ruchomego obrazu. Myślę, że kiedyś zorganizujemy sympozjum na ten temat, bo to jest bardzo szeroka i trudna wiedza. Może dlatego malarze bronią się przed obrazowaniem tego zjawiska kulturowego. Także w dalszym ciągu ponawiam do malarzy hasło: pomyślcie o tym temacie, a państwo przyjrzyjcie się temu, co jest 8 obrazom na temat teatru. 2. temat to lato, no bo pomyślałam sobie, jest lato, może malarze coś nowego malują. Proszę państwa, proszę obejrzeć w sali Reja wrażenia lata. Oczywiście one nie są pełne, można do tej wystawy coś dołożyć, bo lato jest pełne różnych wrażeń. Dziękuję bardzo, życzę miłego oglądania. Proszę państwa, warto pooglądać te obrazy, bo one moc mają w sobie i niosą energii dużo, a teraz energię trzeba oszczędzać. W związku z tym nie musicie ogrzewać domów, możecie pooglądać obrazy i macie jak znalazł. Szczególnie te obrazy kubańskie, które tu są wystawione, one mają już megawaty w sobie. Szczególnie, że to są w większości akty. Panowie, polecam. A teraz bardzo proszę scenę talentów. Dawno nie słyszeli państwo tego sygnału. Chciałem przeprosić za nieobecność mojej żony, która mi przekazuje państwu najserdeczniejsze życzenia, bardzo żałując, że nie może osobiście przyjść, bardzo to przeżywa, ale jest pod wpływem jeszcze długotrwałego COVID-u. Ostrzeżcie się państwo przed tym COVID-em, bo znowu zaczyna dawać znać o sobie. A jeśli chodzi o scenę talentów, ja dzisiaj postaram się ją króciutko zastąpić, ale chcę przedstawić państwu
naszą gwiazdę przyszłą, ale już pięknie lśniącą, młodego człowieka, Maćka Domagałę. Witaj, ale chodź no tutaj troszeczkę, chodź no. Ja wezmę ten mikrofon, a ty się przedstaw sam. Powiedz coś o sobie. Skąd pochodzisz, co robisz i dlaczego się zajmujesz tym pianinem zamiast grać w Cymbergaja czy w jakieś inne karty? Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Maciej Domagała, mam 14 lat. Uczę się w szkole muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gombinie, w klasie fortepianu profesora Jarosława Domagały, który jest moim wujkiem. Uczy mnie w szkole od 7 roku życia, natomiast fortepianem interesuje się od dawna, od momentu, kiedy miałem 4 lata. No i wtedy się zaczęła moja miłość do instrumentu. Niedawno tutaj mieliśmy, ile tam, 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, pana Malickiego Waldemara, który stanął obok fortepianu i przez 5 minut nam udowadniał, że jest to najwspanialszy instrument na świecie. Też masz takie zdanie? Tak, tak. Jest to instrument na pewno, który umożliwia wykonawcy pokazanie wielu walorów muzycznej sztuki, bo to jest najważniejsze w grze na instrumencie. Że nie mają inne instrumenty tak dużo możliwości? Nie, nie mają, nie mają. A to nie żal ci trochę tych chwil spędzonych z kolegami, ty musisz ćwiczyć przez cały czas? Staram się ćwiczyć jak najwięcej w ciągu dnia. Oczywiście obowiązki w roku szkolnym skutecznie mi to uniemożliwiają. Natomiast staram się grać około 4-5 godzin dziennie, na tyle, żeby utrzymywać taką formę i być cały czas w gotowości. Teraz twoim profesorem jest wujek twój, tak, tak. Jarosław Domagała. Pan doktor, profesor zdaje się już nawet. Miałem okazję go poznać, tutaj u nas grał. Coś niesamowitego. Odwrócił się do nas, a tutaj grał. Cały czas. Też tak potrafisz? Nie. No, to wymaga też ćwiczenia. Wujek w młodości bardzo dużo ćwiczył, bardzo dużo grał. No i efekty widać do dzisiaj i są te efekty. Jest znakomity pianista i no, mam nadzieję, że świetny nauczyciel. Ale jakich masz idoli? Takie gwiazdy, które błyszczą, które widzisz wszędzie i chciałbyś im sprostać chociaż trochę. Bardzo chętnie słucham nagrań pana Christiana Zimmermana, który wygrał konkurs szopenowski w 1975 roku, pana Rafała Blechacza, no i innych polskich pianistów, bo Polacy Chopina grają najpiękniej, w mojej opinii. Co nam zagrasz dzisiaj? Dzisiaj zagram Państwu 2 mazurki op. 24, numer 3 Asdur i numer 2 Cedur, 2 walce op. 64, numer 2 Cismol i numer 1 Desdur. I zakończę polonezem Adur op. 40, numer 1. No to czekamy na te wrażenia. Dziękujemy ci za tych kilka zwierzeń. Jeszcze 2 słowa komentarza na temat tego ostatniego utworu, poloneza Adur. To był taki, zresztą od razu Państwo poznają, nawet chciałem Państwu zaśpiewać, ale by mi wyszła na pewno znowu szła dzieweczka. Jest to taka historyczna już melodia, nie tylko dlatego, że Chopin ją skomponował w 1838 roku, ale stała się później takim sygnałem Polskiego Radia nadawanym w czasie kampanii wrześniowej w 1939 roku szczególnie. No i stała się takim hymnem, takim symbolem walki o wolność. I dlatego to jest tak bardzo, bardzo ważne teraz, nawet dla nas, dzisiejszych Polaków.
Thank you.
Dziękujemy, Maćku. Maciek Domagała. Brawo, brawo. Ach, te cudowne dzieci. Chopin, Mozart, Domagała. Maćku, bardzo ci dziękuję serdecznie i gratuluję. Maciek bierze udział w konkursach międzynarodowych, ale też na scenach głównych, nawet w Teatrze Wielkim. 3 lata temu chyba dał koncert. My teraz, Ożarowianie, też będziemy dumni, że tu grał kiedyś, prawda? Z tej sceny talentów już chyba 7 czy 8 osób zrobiło karierę międzynarodową, a zaczynali jako absolwenci po szkole muzycznej, po uniwersytecie muzycznym lub też dzieci, które zaczynały. Jednego mieliśmy takiego harfistę, też podobno znakomicie się ułożyła mu kariera. Maćku, wszystkiego najlepszego ci życzymy. Ja osobiście będę ci kibicował przez cały czas. Dziękuję bardzo. Brawo dla Maćka. O, proszę bardzo, jeszcze kobieta ci złoży życzenie i kwiat. Szanowni Państwo, jedną z takich artystek, która tutaj wystąpiła kilka lat temu, była pani Małgorzata Pawłowska. Małgosia Pawłowska, bo jakoś to Małgorzata mi nie przychodzi, bo jest tak miła, tak sympatyczna, tak wspaniała, tak ładna i taka zdolna. I teraz też już jest artystką śpiewającą na scenach międzynarodowych. Jest nawet etatową solistką śpiewającą główne role na scenie opery w Zwickau w Niemczech. Ale któregoś dnia zadzwoniła, że tak by chciała to wystąpić, bo darzy taką sympatią, a i my ją darzymy ogromną sympatią. Zaproponowałam, że będziemy mieli taki wieczór operowy. Zaproponowała Eugeniusza Oniegina, ale po paru dniach i w tej atmosferze straszliwej katastrofy, która się toczy w tej chwili, nazwiska nawet takich wielkich, wielkich twórców jak Czajkowski czy Puszkin, autorzy tej opery, też się jakoś kojarzą nie najlepiej z różnych względów, jak Państwo wiecie. I odeszliśmy od tego pomysłu. 3 dni potem nasza Małgosia Pawłowska dzwoni i mówi: napisałam coś nowego. Ja nawet się nie pytałem, co teraz Państwo zobaczą. 4 artystów, będzie tam sopran, mezzosopran, tenor i baryton i pianistka. Wszystko macie Państwo napisane w programach, ich notki biograficzne, nie będę tutaj zanudzał. Życzę Państwu miłego wieczoru. Pierwsza część, później przerwa, później rozmowa z panem dyrektorem Pietrasem, krótka, i druga część. Mam nadzieję, że Państwo wejdą w ten świat opery troszeczkę, nawet chcąc spopularyzować w takim tonie troszkę komediowo-kabaretowym, ale ta kwintesencja, to, co jest najważniejsze, a więc czar utworów operowych, które powinniśmy znać, a dlaczego powinniśmy, pan dyrektor nam wytłumaczy. Zostawiam Państwa sam na sam z tą wielką sztuką, tą wysoką sztuką, jaką jest właśnie sztuka operowa i arie. Miłego wieczoru. Do Państwa powrócić. Ja już byłam tutaj, wydaje mi się, 2 czy 3 lata temu i oczywiście obiecywałam sobie, że jak wejdę, nie zacznę się stresować. Oczywiście nie udało się, więc już jestem po prostu w ekscytacji, ale muszę też powiedzieć, że panuje taki stereotyp,
że wokaliści, że szczególnie śpiewacy operowi nie są najbardziej, powiedzmy, elokwentnymi ludźmi. Ten stereotyp jest czasami krzywdzący, czasami nie, ale różnie to bywa. Zresztą jak w każdym pewnie zawodzie. No ale, drodzy Państwo, byłam tutaj i kiedyś liczyliśmy ten czas od narodzin Chrystusa, a teraz mam wrażenie, że zmieniliśmy tak jednak skalę i teraz liczymy czas od pandemii. Czy rok przed pandemią, 2 lata przed pandemią, tam słyszę, że ktoś się śmieje. Można się śmiać, integracja z publicznością jak najbardziej. Jeśli ktoś czuje, że po prostu w tym momencie musi sobie krzyknąć, czy nie wiem, przyjść tutaj zatańczyć, ja zapraszam. Zapraszam, proszę bardzo, be my guest. Zapraszam, tam ktoś krzyczy, ja oczywiście nie słyszę, bo jestem troszeczkę głucha, ale zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś ma takie marzenie, żeby wystąpić, zapraszam. Ja również chciałam powiedzieć, że ja lubię gadać. Uważam też osobiście się za królową dygresji. Ja nie mam z tym problemu. Jakby ja gadam, zatracam temat, potem wracam, czasami nie. Czasami jest ten drugi temat, trzeci, dziesiąty. Ja nie mam z tym problemu, więc jakbym całkowicie już odbiegła od tematu, no to wtedy zrzućmy faktycznie to na karb tego stereotypu o wokalistach i tego, że ja po prostu jestem w bardzo dużym stresie. Ale drodzy Państwo, ja byłam tutaj ostatnio 2 lata przed pandemią, czy tam rok. Wtedy like a diva, teraz... No... Jakby, no ci specjaliści od PR-ów powiedzieliby, brnij w to, idź w to. To wtedy like a diva, teraz diva. Jakby ja jestem w drodze, jestem cały czas w drodze. Robię te kroczki, ale czasami trudno mi jest o ten mój własny PR zadbać. Ale od tego mam, drodzy Państwo, agenta. No i mój agent jest naprawdę wspaniałym agentem. Tak wspaniałym, że już od 3 lat pisze, że ja mam 25 lat. Okej. Moglibyśmy iść dalej, pójść przykładem niejakiej pani Małgorzaty Rozenek, czyli perfekcyjnej pani domu. Ja też jestem Małgorzata. Jestem mniej perfekcyjną panią domu. Czasami w ogóle, ale staram się. No i według rzetelnego źródła, jakim jest portal plotkarski pudelek.pl, no nie żebym ja, prawda, czytała tego pudelka, no tam czasami, wiecie Państwo, pojawi się ten link w internecie, tak klik, i człowiek sam nie wie, jak się tam znalazł, prawda? Odkrywa koniec internetów i wchodzi na tego pudelka i według tego niezwykle rzetelnego źródła ta pani od kilku czy tam powiedzmy nastu lat odejmuje sobie ileś tam lat, prawda? I ja mam wrażenie, że ja po prostu idę jej krokami. Ja idę za nią i za, nie wiem, te 15 lat ja zbliżę się do 30. Ja nie mam nic przeciwko, jakby ja jestem z tym okej. I mój agent tak dba o ten mój PR, ponieważ, jak już powiedziałam wcześniej, no ja jestem takim, można powiedzieć, Januszem biznesu i Januszem PR-u, że ja tak nie radzę sobie. Nie radzę sobie w tych kwestiach, ja potrzebuję ludzi od tego. Ja wychodzę jakoś, gadam ploty, jakieś bzdury, prawda, te duby smalone to jestem ja. Coś zaśpiewać, zatańczyć, ja z chęcią, jasne, ja tak. Ale żeby zadbać o ten swój interes, to ja tak średnio. Ja tak średnio, no ale w każdym razie ten mój agent za każdym razem oprócz tego, że pisze, że mam 25 lat. Piszę również, że ja przygotowuję się do partii Elzy w Lohengrinie Wagnera. Faktycznie tak było, ale tak jak już wspomniałam, wypadła nam pandemia. Trudno było przeoczyć ten fakt. Nie przeoczyły tego również teatry niemieckie i odwołały tę produkcję nie raz, a 2 razy. A co tam Pawłowska wytrzyma, nie? No, mam nadzieję, że nie dojdziemy jednak do tego wyniku polskiej reprezentacji z Belgią. Ile to było? 5-0? 5-1? Coś? Był tam jakiś honor? Nie wiem, coś? Coś takie, 5-1, tak? No. 6-6.
No, super. Nie, ja już bym zatrzymała się na tej dwójce i tak, no ale drodzy państwo, wróciłam. Jak już ustaliliśmy, diva to be nadal. Ale wróciłam ja i wróciłam nie sama. Wróciłam z moimi znakomitymi znajomymi, moimi kolegami, moją w zasadzie koleżanką i dwoma kolegami. I oczywiście, ja mogłabym teraz powiedzieć, że no to są artyści światowych scen, światowej sławy. No, jakby jeszcze nie, ale no to jest taki top of the top polskiej młodej sceny muzycznej. Także taka śmietanka, taki creme de la creme młodego pokolenia. To jesteśmy my. I przypuszczam, że ja nie jestem jedyną, która wiecznie będzie miała 25 lat, że oni pewnie też, bo oni, no nie wypominając, są starsi ode mnie. Więc no oni pewnie już mają te tam 26, 7, 8, a ja już trzeci rok 25. Ale drodzy państwo, ja wróciłam, teraz również wracam do puenty, do jakby tego głównego nurtu mojej wypowiedzi, którą zatraciłam 50 zdań temu, ale wracam do tego głównego nurtu. Drodzy państwo, uważam, że to będzie miejsce na brawa, bo ja myślałam, że to się nigdy nie wydarzy. Dostałam angaż w Niemczech. Boże, Boże, dziękuję. Państwo jesteście tacy mili. Ja nie spodziewałam się, że tutaj będą jakieś brawa. Boże, dziękuję bardzo, dziękuję. Ach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli państwo nie będziecie czegoś słyszeć, czy coś będzie niezrozumiałe, bo ja, prawda, zatracę się w tę moją nadruchliwość, to proszę wtedy no, nie machać ręką, bo ja tu nic nie widzę, ale można krzyknąć, że Gosia, nie słychać. To ja wtedy tak uspokoję się i będzie lepiej. No ale w każdym razie, drodzy państwo, będę dzisiaj dbać o PR również moich kolegów i dzielić się tym moim szarym, smutnym, teatralnym żywotem. No i tak jak mówiłam, no to moje doświadczenie wynika z doświadczenia na rynku niemieckim, bo w Polsce nadal nic nie zaśpiewałam. W Polsce nadal jestem nikim. No, tak to... Och, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest bardzo przyjemne nikim, dlatego bardzo się cieszę, tak jak mówię. No, ale zdobyłam doświadczenie i idę tymi kroczkami do przodu. Można powiedzieć, że powodzi mi się, ale... Ja nadal czekam na te kokosy, na te mityczne kokosy, na ten mit o tych bogatych śpiewakach operowych. Tych, co to się wożą tymi Porschami, tymi Lamborghiniami, tymi. No, ja jestem na etapie Forda Fiesta. Więc tak, no to jest bardzo ładny samochód, bardzo ładny, nie zawiódł mnie odpukać, nie wiem, czy tutaj mamy coś drewnianego, mamy, ja odpukam na wszelki wypadek. No więc jestem na etapie Forda Fiesta, drodzy państwo. No ale w każdym razie, drodzy państwo, ja przyszłam się tu dzielić tym moim smutnym, teatralnym żywotem. Mogłabym oczywiście powiedzieć, co tam w tej Polsce, kto tam, z kim tam, co tam... Ten, bo to widać po tych obsadach, ale nie będę się na ten temat wypowiadać. Ja powiem tylko o teatrze niemieckim. I w każdym tym niemieckim, szanującym się lub nie szanującym się również teatrze operowym, struktura wygląda tak, że na czele tego teatru jest tak zwany intendant. To jest człowiek u władzy, to jest dyrektor dyrektorów, ktoś, kto zarządza, zatwierdza, organizuje. I to jest, drodzy państwo, taki nie tylko jeden, ale dwóch panów Andrzejów tutaj, bez których mnie by tutaj nie było. Uważam, że to jest miejsce na brawa.
Nie byłoby mnie, bo byłabym nadal, prawda, taką smutną dziewczynką siedzącą w Niemczech. No ale umożliwiono mi powrót, więc oto jestem. Drugą bardzo ważną osobą jest tak zwany Generalmusikdirektor, czyli generalny dyrektor muzyczny, nazywany również czasami tak pieszczotliwie Generalmusikdiktator. Tu nie będę tłumaczyć, wszyscy wiedzą, o co chodzi. To jest taki dyrygent dyrygentów, król pulpitu, pianista pianistów. I dzisiaj naszą królową pianistów, królową pulpitu jest Małgorzata Szymańska-Sadlakowska. Jest jeszcze taka trzecia osoba, która jest takim dyrektorem artystycznym i odpowiada za reżyserię, za powiedzmy jakieś tam sprawy obsadowe, też organizacyjne. To jest taki dyrektor cyrku. I to dzisiaj jestem ja. Dziękuję bardzo. No nie spodziewałam się, że Państwo będziecie tacy mili, że Państwo tak będziecie oklaskiwać, ale zachęcam. Zachęcam. My jesteśmy łasi na komplementy, jesteśmy łasi na adoracje. Także jak ktoś ma ochotę krzyknąć, tak, wydać taki jęk zachwytu, okej. Okay. No ale ja tak gadam i gadam, a ja nie wiem, może ja bym zaśpiewała coś. Tak, już nie gadaj, babo, zaśpiewaj coś. No więc, drodzy Państwo, ja tutaj po prostu bardzo Państwa szanuję, dlatego ja będę się tak zwracać pieszczotliwie do Państwa. Drodzy Państwo, jeśli ktoś już tutaj mnie zna, wie, że takim leitmotivem, takim motywem przewodnim życia śpiewaków operowych jest również dbanie o linię. Ja muszę dbać o te linie, faktycznie tam sprawdzają, co ja tam jem, prawda, to jest nieustanne. Ja muszę dbać, żeby ta linia nie była zbyt wyraźna, tylko żeby ona była taka, prawda, zakamuflowana. No więc ja się staram, dbam o linię, ale jedno się zmieniło. Ja teraz nie muszę już tylko marzyć, ja mogę dbać o te linie śpiewając Wagnera. Yeah.
das bis in den Tod getreu ihm auferren. Ach, wann wirst du cały wieczór śpiewać Wagnera, nie? Nie będziemy cały wieczór śpiewać Wagnera, no bo to jest jednak długie. Ja bardzo lubię Wagnera. Ja w ogóle lubię ten ciężki kaliber muzyki klasycznej. Im bardziej psychopatyczne są te arie, no to ja lubię. Ja nie lubię, jak tam jakieś tam błe, to... Ja nie lubię. Ja nie lubię. Ja potrzebuję emocji, ja potrzebuję ekscytacji, potrzebuję intrygi. Ja lubię, jak coś się dzieje. Ja lubię. No więc, drodzy państwo, niestety nie wszyscy mają tak jak ja. Na przykład moja mama, która nie wypominając spóźniła się dzisiaj. Mama, możesz pomachać. Moja mama spóźniła się dzisiaj, ponieważ był korek na autostradzie, więc jeśli ktoś jeszcze się spóźnił, to pozdrawiam serdecznie. Ale w każdym razie moja mama na przykład woli Mozarta. No, ja z tym Mozartem... Ja wiem, są ludzie, którzy lubią Mozarta. I ja mogłabym też powiedzieć, tak, ja też lubię Mozarta. Ja szanuję, ale to nie jest coś dla mnie, ja muszę przyznać. Ale drodzy państwo... Jeśli spojrzymy teraz w program, to tam jest napisane aria niespodzianka. Mogłabym oczywiście brnąć w to i powiedzieć, że to również będzie niespodzianka dla mnie. Nie. Ja wiem, co będzie teraz. I teraz to jest miejsce przewidziane na tak zwaną integrację z publicznością. Tak, ale to nie będzie tak, że ja nagle wyciągnę kogoś na środek i powiem gadaj tu no o operze, co tam wiesz, jakie tam daty, a? No jakby ja nie jestem taka, ale jak państwo zauważyliście i jak ja powiedziałam, ja lubię gadać. Ja lubię gadać, więc ja rozumiem, że ja nie jestem jedyną osobą, która lubi gadać. I ja dam się państwu teraz wyżyć. I oczywiście moglibyśmy zrobić tak, jak na przykład w tym programie Jaka to melodia, prawda? Po jednej nutce, po dwóch, po trzech. Ale no nie zrobimy tak. Zrobimy tak, że ja powiem państwu trzy podpowiedzi i wtedy państwo zaczniecie krzyczeć, co to jest, że to Boże, może to, może to tamto. A? Wszyscy rozumiemy reguły? Nie, no dobra. Nie no, jakby... A można nie rozumieć. W każdym razie, kto będzie krzyczał, to będzie krzyczał. Jak nie, również szanuję to. Ja po prostu nie lubię sobie siedzieć cicho i czuć się jak na matematyce w szkole. No więc, drodzy państwo, pierwsza podpowiedź jest taka, że to jest partia kobieca. No i ktoś może powiedzieć, no głupia, no przecież chyba widać, nie? Widać, że baba. No, jakby... Jak ktoś mnie już zna, to wie też, że ja czasami jestem jak taka małpa w cyrku. I że dla mnie to nie ma różnicy, czy to jest, prawda, Halka, czy to jest Skołuba, czy to jest Madonna. Ja jestem okej. Ja jestem człowiekiem bez zasad, ja zaśpiewam. Ja nie mam z tym problemu, ale pierwsza podpowiedź, partia kobieca. Druga podpowiedź, to jest, drodzy państwo, taka heroina. I ja nie mam na myśli... tej substancji, którą ludzie się odurzają, prawda? No, ja pracuję w teatrze, a nie w korporacji. Ja nie wiem, co to są owocowe piątki, czy nie wiem, kokainowe poniedziałki, to ja nie wiem. Ja nie wiem, ja pracuję w operze, także heroina, chodzi tutaj o taką wspaniałą bohaterkę. Czyli pierwsze, kobieta, drugie, bohaterka, taka dramatyczna.
może być histeryczna, może być, może. I trzecia podpowiedź, to nie jest partia z Opery Polskiej, czyli jakby Halka już odpadła. To nie jest aria z Opery Polskiej, tylko jest to bohaterka z kraju kwitnącego spaghetti. Dokładnie, dokładnie, drodzy Państwo. I oczywiście ja szanuję, gdyby teraz ktoś krzyknął Królowa Nocy! No, ta noc jest jeszcze zbyt młoda na Królową Nocy. Ale drodzy Państwo, skoro ma być heroina, no to przecież nie będę w stroju do fitnessu śpiewać heroiny, no na miłość boską, prawda? Ja tutaj całkiem przypadkiem zarzucę sobie taką pierwszą, lepszą, nie wiem, szmatkę, którą tutaj całkiem przypadkiem znajdę, a Państwa zachęcam do rzucania propozycji. Co to będzie za aria? Zachęcam. Proszę bardzo, a ja idę po szmatkę. Coraz bliżej, ale nie. Kto da więcej, kto da więcej? No. No dobra, powiem tak, na razie nikt nie zgadł, dlatego ja zaśpiewam i potem albo będziemy kontynuować, albo ja po prostu powiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Och Boże, no nie spodziewałam się, nie spodziewałam się. Tak.
Boże, teraz mam taki ten długi tren, więc teraz muszę takie większe kółka robić, że nie mogę tak sobie ten, tylko muszę takie kółko zrobić. Taka będę teraz jeszcze bardziej, prawda, rozwiązła, jeśli o to chodzi. Drodzy Państwo, dokładnie tak jak mówiłam, jest ta kadra zarządzająca, ale to nie są wszyscy, którzy pracują w teatrze. Na zapleczu jest dużo więcej ludzi, są panowie odpowiadający za nagłośnienie, za oświetlenie. Brawa. Jest też pełno osób, na przykład w pracowni krawieckiej, są też osoby odpowiadające za budowę scenografii. Tych ludzi jest naprawdę pełno. I są też takie zwykłe robole. I tu mam na myśli śpiewaków. Ja jestem jednym z roboli. I każdy szanujący się teatr potrzebuje takiej śpiewaczki, takiej solistki, sopranistki do śpiewania głównych ról. No i no, teraz zadbam o swój PR, to jestem ja, ale nie wiem, czy Państwo znacie takie powiedzenie nastolatków, które brzmi: za hajs matki baluj. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że ktoś zna, tak? No drodzy Państwo, w teatrze jest tak, że my jesteśmy wszyscy biedakami oprócz jednej osoby. Tą jedną osobą jest nasz amant, tenor. U nas w teatrze to powiedzenie brzmi: za hajs tenora baluj. Przyjdzie ten tenor, zaśpiewa górę i już są wszyscy szczęśliwi, prawda? Wszystkie te melodie, które ludzie znają, to są zwykle arie tenorowe. No nie rozumiem, no ale tak to jest. I drodzy Państwo, my mamy tenora. Możemy być biedakami, ale stać nas było na tenora jednego. To nie jest zwykły tenor, to jest tenor eksportowy. To jest tenor z Chin i nie jest to taki, co był na wakacjach w Chinach, tylko to jest chiński tenor z Chin. Tak. No o tym mówiłam. Jeszcze nie przyszedł, a ludzie już klaszczą. Śpiewa człowiek toskę. To była toska, zapomniałam powiedzieć. No więc, drodzy Państwo, ja śpiewałam i co? No i nic. No więc, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie chiński tenor z Chin. Chao Ran Zuo! Brawo!
jak właśnie mówiłam, przyszedł tenor, zaśpiewał. Czy jest ktoś, kto nie znał tej melodii? No właśnie. Wszyscy znają tę melodię. Przyszedł, zaśpiewał górę. Dziękuję bardzo, wszyscy radośni. No ale dobrze, zdarza się i tak. No ale mamy, prawda, sopranistkę. Mamy tenora, no to już jest jakaś tam para do zrobienia. No ale to jest mało ludzi. No jak z tego operę wystawić? No trudno, potrzeba jest więcej ludzi. Więcej, więcej, więcej ludzi. Może państwo pamiętacie, że ja być może kiedyś powiedziałam, że śpiewaczki nie lubią innych śpiewaczek. No nie lubią, nie lubią, nie lubią, tak jest. Chyba że są dwa wyjątki. Pierwszy, że ta druga jest gorsza. To nie jest ten przypadek, od razu powiem, ta druga nie jest gorsza. Lub śpiewa innym głosem. Prawda? Nigdy nie zaśpiewamy tej samej partii, nigdy nie będziemy konkurować. Znaczy wiadomo, która tam ładniejsza sukienka, coś, ten. Ale jakby ja mogę wpuścić, taką śpiewaczkę mogę wpuścić. No i po to one są. Ja jestem sopranem, ona jest mezzosopranem. Mezzosoprany, księżne, hrabiny, siostry, wiedźmy. Po to ona jest. No wiedźmy zdarzają się, a czasami są to również mali chłopcy. Tak to, drodzy państwo, bywa, że one śpiewają partie spodenkowe. Być może będzie to ta sytuacja, być może nie. No dobra, będzie to ta sytuacja. Od Dorabelli po Carmen, od Rozyny do Jezibaby. Marta Mika. Thank you.
To był Georg Friedrich Händel, opera Giulio Cesare, czyli Juliusz Cezar. Giulio Cesare, język włoski, aria Cara Speme. Cara, czyli droga. Wracamy do tematu zarabiania na te kokosy, tego mitu o tych bogatych śpiewakach. No teraz inflacja coraz wyższa, trudno jest zarobić na chleb, więc musimy sobie radzić. Musimy żyć tą cara speme, droga nadzieja. Takie jest życie, drodzy Państwo, ale jeśli ja dobrze liczę, to nadal mamy trzy osoby. I ja uważam się za osobę bardzo postępową, więc jeśli ktoś w życiu ma prawda, ochotę, że są trzy osoby w parze, to jakby proszę bardzo, ale to w operze po prostu no, trudne jest do zastosowania, trudne. Dlatego w operze trzymamy się takich rozwiązań klasycznych, prawda? Klasyka, więc tak. Mieliśmy tutaj jedną parę, sopran i tenor. Teraz mamy mezzo-sopran, no i potrzebny jest baryton. Czy byśmy chcieli, czy nie, baryton ratuje sytuację. Wchodzi cały na biało. Nie no, mam nadzieję, że nie wejdzie na biało, bo w białym Łukasz nie wygląda najlepiej. Nie no, oczywiście Łukasz we wszystkim wygląda wspaniale. Drodzy Państwo, one and only ratuje sytuację baryton Łukasz Skrobek. Cuore infranto ai suoi piedi
Może tyle emocji, że ja już prawie upadam tutaj z tym kobietą, upadło niemalże. Drodzy Państwo, jak Państwo przeczytacie ten program, jak Państwo usłyszeliście te arie, no to nie jest hit hitów. Więc jak Łukasz podał mi nazwę tej arii, no to ja przyznam, że ja jej nie znałam. I tu przydarzyła mi się całkiem śmieszna historia, dowodząca tego, że warto wszelkie informacje sprawdzać w źródłach rzetelnych. No ale ja nie znałam tej arii, więc wpisałam w internecie Edgar, nazwa opery, aria Franka, czyli tej postaci, Puccini. No i kliknęłam w pierwszy link, jakby co może pójść nie tak? Przeczytałam i z tego właśnie streszczenia okazało się, że Frank pała miłością niespełnioną, namiętną do swojej siostry. No, ja przyznam szczerze, że nie spodziewałam się tego i uznałam, że to jest dużo jak na operę. I mogłabym tutaj zacytować Monty Pythona, że to była sytuacja, której nikt się nie spodziewał, tak jak nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, prawda? No więc uznałam, że no coś jest nie tak. I wtedy sięgnęłam do źródła bardziej klasycznego, czyli do książki. Ludzie nadal mają książki, tak? Ja do tej jednej z tych książek sięgnęłam i okazało się, że faktycznie jest to miłość namiętna, niespełniona, ale bez ekscentrycznego tła rodzinnego. Po prostu tam pan kocha panią, niespełnione i tak dalej. I także tak to wygląda. I również zdradzę Państwu tutaj jedną małą tajemnicę, że Łukasz to jest mój pierwszy mąż. Pierwszy mąż sceniczny. No jakby bez przesady. Dwóch śpiewaków to już jest za dużo. Ja nie mówię, że my mamy duże ego, prawda? Ja nie. Łukasz też nie. No ale, drodzy Państwo, ja hrabina, on hrabia, Mozart, Wesele Figara. Jak teraz Państwo spojrzycie w ten program, no to tam jest znowu napisane aria niespodzianka. I to jest kolejny moment przewidziany na integrację z publicznością. Ale, ta jest lepsza niż ta pierwsza. Tamta była rozgrzewką, a w tej będzie nagroda. To będzie bardzo skromna nagroda, bo jak już wspominałam, my jesteśmy biedakami. Więc to jest bardzo taka symboliczna nagroda. Ale quiz będzie polegał na tym, że ja zaśpiewam arię, nie będzie żadnych podpowiedzi, i zaśpiewam tę arię od środka. Bo jakbym zaśpiewała od początku, no to każdy będzie wiedział. Każdy będzie wiedział, co to jest. Dlatego ja zaśpiewam od środka tę arię. I wtedy Państwo, ja tutaj zaprezentuję, prawda, będziecie musieli do tego, jesteśmy biedakami, więc mamy tylko kapelusz, do kapelusza na karteluszce napisać, co to jest za aria. Nie wiem, na przykład postać, tak jak ktoś powiedział, no nikt nie powiedział, Królowa Nocy. No to gdyby to była Królowa Nocy, to piszemy Królowa Nocy. Albo pierwsze słowa tej arii, chociaż ta będzie polska, więc no dobra, to jest trochę spoiler, ale to będzie aria polska, więc można napisać, kogo to jest aria, albo można napisać, jak się ta aria nazywa, albo z jakiej opery pochodzi, albo jakiego kompozytora,
My wszystko uznamy, bo my nie mamy wymagań. My jesteśmy ludźmi bez zasad, także my wszystko uznamy. I oprócz tego proszę również napisać swoje nazwisko, no żebym ja wiedziała, komu przekazać tę nagrodę, prawda? No i teraz na zastanawianie się będziecie Państwo mieli całą przerwę. I to nie jest egzamin w szkole, to nie jest matura. Można się konsultować, może ktoś powiedzieć, ktoś inny może skorzystać. Kto wygra? Tego nie wiemy. Tutaj są karteluszki, tutaj jest kapelusz. Karteluszki, kapelusz. Piszemy, wrzucamy, piszemy, wrzucamy. Długopisy znajdziecie Państwo tam. Zachęcam do zabawy. Nagrody nie są jakieś super ekstra, ale są. I jest to również oczywiście ogromna satysfakcja. Uważam, że no, wygrać taki konkurs, no, nie w operze, ale w takim środowisku semi-operowym, to ja uważam, że to jest ogromny zaszczyt. Ja już więcej nie gadam, ja prawda zaśpiewam, ale ja muszę zdjąć buty, bo po prostu już nie mogę w tych butach, naprawdę. Czy panie mnie rozumieją? No. Żadna odpowiedź. I ja zdejmę to. Zdejmę to. To też nie jest podpowiedź. Być może jest to aria męska. Być może, ale to nie jest podpowiedź. Być może męska, być może polska. Więcej już nie mówię. Maestro, muzyka. Dziękuję bardzo, nie spodziewałam się i drodzy Państwo, no to nie będzie podpowiedź, ale no, ja tak mówiłam, że po prostu te tenorowe arie to wszyscy znają, każdy zna, proszę, zaśpiewał, tenor to zwykle jest mężczyzna, chociaż teraz to nie wiadomo, mężczyzna, proszę bardzo, zaśpiewał górę, wszyscy się cieszą i ja powiem tak, tej ostatniej góry tam nie było. Bo tenory jej nie śpiewają, bo jej tam nie ma. Ale ja nie jestem tenorem, prawda? Zresztą ja nie mam zasad, więc ja zawsze sobie zaśpiewam jeszcze jedną górę, jak tamten. Ale drodzy Państwo, ja zaproszę moich znamienitych kolegów tutaj. Zaproszę wszystkich na scenę Czarą Zło, Marta Mika, Łukasz Skrobek. Być może przyjdą, być może, kto to wie.
Ach Boże, kochani, nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się, tak, usiądźcie. Łukasz, nie zmiażdż nam tam balona, Boże. No amatorzy, amatorzy, drodzy Państwo. Drodzy Państwo! I oto my, czwórka biednych, biednych śpiewaków operowych. My marzymy tylko o tym, żeby nie śpiewać samej arii. Co? Masło? Ja nie jem masła, kochana. Ja trzymam linię. No ale, drodzy Państwo, my marzymy, mamy marzenia. Chcemy zaśpiewać coś więcej niż tę jedną arię. Chcielibyśmy być kimś w Polsce. Również tutaj coś zaśpiewać, całą partię. Ale prawda jest taka, że próby w operze przybierają całkiem dramatyczny lub histeryczny obrót. A tutaj jest już za dużo śpiewaków na metr kwadratowy, więc ja zarządzam przerwę. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, pani Małgosia zapomniała mnie zapowiedzieć. Miałem partię basową wykonać, a na razie zrobię takie kółeczko. Brawo, tak, brawo, brawo. Proszę Państwa, zapraszam na winko. Przerwa będzie trwała, dopóki wino nie będzie wypite. Zapraszam.